czasie wtorkowych działań szczecińscy kryminalni wraz z funkcjonariuszami służby celnej dokonali kontroli samochodu osobowego, w którym było dwóch mężczyzn i trzy kobiety. W aucie należącym do 55-letniego mężczyzny znaleziono zawiniątka z suszem roślinnym i białym proszkiem. W sumie w dwóch skontrolowanych autach było prawie 1400 gramów marihuany. Wszystkie osoby zostały przewiezione do komisariatu policji Szczecin-Śródmieście. Kobiety będące w aucie po przesłuchaniu zostały zwolnione, a obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia 55-latkowi ogłoszono zarzuty posiadania narkotyków. W areszcie spędzi on najbliższe 3 miesiące.